Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i w naszej konfiguracji astrologicznej mamy NUW zapowiadany, zresztą zatem zapraszam na analizę NOWIU. Sierpnia, w niedzielę o godzinie 15.50 mamy na niebie NUW. NUW dokładnie na 16 stopni 14 minut znaku Lwa, czyli w jednym punkcie mamy Słońce i Księżyc. No i tak się zastanawiam, słuchajcie, tak trochę przekornie, trochę Was chcę zainspirować. Może mi się uda? A definicje NOWIU zazwyczaj mówią o odnalezionej równowadze emocjonalnej. Odnalezionej równowadze emocjonalnej. Ja się tak w ogóle zastanawiam, czy lew nadaje się, czy znak lwa nadaje się do podkreślania owej równowagi emocjonalnej. No dobrze, zostawmy to na boku. To jest taki, powiedzmy, projekt, czy też moja sugestia, żeby sobie to przemyśleć, ale to jest zasadnicze pytanie dotyczące tego NOWIU. No właśnie, czy lew się nadaje do podkreślenia równowagi emocjonalnej, takiej konsolidacji tego, co na zewnątrz, z tym, co w środku? A do tego wszystkiego ten NUW na Warszawę mamy w 9 domu. Domu, który z definicji sygnalizuje nam, a we lwie bardzo mocno nam sygnalizuje, potrzebę zmiany przekonań, potrzebę przemieszczenia swojej uwagi, potrzebę zaangażowania się w inną filozofię niż ta, która dotyczy nas do tego momentu. Bardzo, bardzo ważny NUW. Potężny dom 9 na Warszawę, oprócz Słońca i Księżyca, mamy w owym 9 domu Merkurego, jeszcze we Lwie, to jest też ciekawe, no ale oczywiście Wenus i Marsa w znaku Panny. Mimo że NUW, mamy zapowiedź pewnego rozdźwięku, też zobaczcie, jak to fajnie pracuje, pomiędzy porywami i uniesieniami, ekscytacją typową dla lwa, dla tego znaku, a rozwagą i rozsądkowi panny. Pewnego rodzaju krytycyzm tutaj może się wkraść. Oby nie. Dodajmy do tego ascendent i descendent na linii znaków strzelec, tam jest ascendent i descendent w bliźniętach. Na tej osi mamy dokładnie oś węzłów księżycowych, no i oczywiście dodatkowo lilit na descendencie. Cudowna konfiguracja, fantastyczna. Zatem o żadnej równowadze, o żadnej wstrzemięźliwości emocjonalnej nie może być mowy. Tyle oczywiście same znaki i obsadzone tam planety, które jednak decydują o jakości tego, co się będzie działo. Władcą horoskopu NOWIU jest Jowisz w trzecim domu. Sytuując się na powrót w znaku wodnika, bo już sobie wrócił, pozwala nam odnaleźć po raz kolejny siebie w nieco innym, nieco mniej spolegliwym sposobie myślenia. Czyli odnajdujemy siebie w sposobie myślenia na zasadzie domu dziewiątego, czyli jest to dom rozszerzające nasze kompetencje intelektualne, ale też rozszerzające nasze granice poznania, tak? No i rozszerzające też granice racji. To nie jest do końca racja. Domy trzeci i dziewiąty są związane z naszymi właśnie przekonaniami, dokonaniami intelektualnymi, słuchajcie, to jest też ważne, i w pewnym sensie z zawartością mentalną tego, co nam się dzieje między jedną a drugą półkulą mózgową. Czyli zawartość intelektualna naszego życia. Dom siódmy z Lilith, słuchajcie, to jest przestrzeń towarzyska. I znaczy, że w tej naszej niby to ustabilizowanej przestrzeni towarzyskiej i partnerskiej zaczyna pojawiać się coś innego. Ja nie mówię, że koniecznie musi się pojawiać drugie dno, ale coś tutaj zostaje udźwięcznione. Pojawia się jakiś dwugłos, być może jakaś rysa, jakieś pęknięcie. Coś nam przestaje odpowiadać właśnie w tej przestrzeni. Inne elementy naszej podświadomości dochodzą do głosu i możemy być zaskoczone i zaskoczeni, że trochę się buntujemy, że coś doszło do głosu, no ale mleko już wykipiało, słuchajcie, to nie jest taki typowy NUW.
I mamy do czynienia tutaj z kipielą wodną. Z przestrzenią niewypowiedzianych, niewyrażonych dotąd uczuć. I może nie tyle wypowiadamy je do innych, nie jest to motyw przewodni tego nowiu, ile do siebie. Czasem trzeba je sobie samej wykrzyczeć, sobie samemu wykrzyczeć, uświadomić sobie, jak to rzeczywiście jest, co nam nie pasuje. Ważne jest, aby to wyartykułować, bo to jest pewnego rodzaju doniosłość naszych odczuć i naszych zapatrywań intelektualnych w życiu. Nów, który nas nieco rozdrażni, tak delikatnie mówię, że nas nieco rozdrażni, słuchajcie. Nie dosyć, że ogień i powietrze, żywioł jest tutaj poruszony, to jeszcze mamy Urana. Uran, który z domu szóstego ma kwadraturę do nowiu. Uran jest w byku, pamiętamy o tym. No i on sobie tutaj rości prawa do kwadratury. Sam jego pobyt w znaku byka, pewnie macie tego świadomość, mówi o braku stabilności w naszej przestrzeni zawodowej, w naszej przestrzeni domowej. W takiej, która była uświęcona codziennym rytuałem. Mieliśmy przestrzeń sakrum niezmienną i przestrzeń profanum też niezmienną, a teraz nam się troszeczkę tutaj to wszystko pomieszało. Nasze dzianie się takie codzienne, nasza mała stabilizacja zostaje naruszona po raz któryś tam kolejny. I oczywiście nie niweluje odkryć związanych z Uranem, z tą planetą, jednak trzeba bardzo mocno uważać, aby nie chcieć totalnie się zbuntować, aby nie wystąpić bardzo gwałtownie, w taki sposób, gdzie burzymy za sobą mosty, palimy je przeciwko rutynie, przeciwko układom, w którym jesteśmy. Uważajmy bardzo mocno na kontakty z rodzicami, z dziadkami, z autorytetami. Pamiętajmy, że teraz podczas nowiu każdy jest przewrażliwiony na punkcie swojego ego. Nów jest we lwie, ale to jest ego. Nie da się od tego uciec. Zatem uważajmy. Inną odsłoną tego nowiu może być sytuacja, gdzie na przykład jakaś bardzo ważna osoba dla nas będzie chciała umniejszyć nasze kompetencje, w jakiś sposób osłabić naszą pozycję, czy też ukrócić nasze dobre myślenie o sobie. Też tak się może zdarzyć i dobrze jest zaprotestować. Nie możemy sobie na to pozwolić, czyli tutaj milczenie nie jest złotem. Oczywiście posługujemy się cały czas sensowną argumentacją. Pamiętajmy, dom trzeci, dziewiąty. Zamiast eskalować gniewem, do czego by mogła nas skłonić owa kwadratura nowiu do Urana. Bo jeżeli zareagujemy gniewem, to nasza frustracja, a nasza czasem agresja też, rozbije się o pewność argumentów drugiej strony. No i trochę się poczujemy nie w sosie. Uran gdziekolwiek jest, pamiętajmy o tym, wymaga szerszej perspektywy, elastyczności, wyższej świadomości, gdyż jakikolwiek problem pojawiający się w tym czasie, w okresie nowiu, przed nowiem, dzień po nowiu, i on się pojawia na jakimś poziomie, to nie może być rozwiązany na poziomie, którym powstał. Pamiętajcie o tym. Zatem bardzo dobry nów na wprowadzenie zmian w sposobie swojego myślenia, w sposobie reagowania na cudzą bezmyślność. Jesteśmy bardziej uświadomieni, światli jesteśmy po prostu. Uwrażliwieni jesteśmy na przypadkowość działania. To jest nów w znaku stałym. Nie ma przypadkowości. Jowisz w wodniku, Uran w kwadracie do nowiu, jest wezwaniem oczywiście do zmian. To jest bardzo istotne posługiwanie się terminem zmian. To jest konieczność zasięgnięcia opinii u innych osób. To jest też dobry pomysł, które mogą na nas mieć dobry wpływ. To jest również możliwość rozwoju artystycznego, czy też nawet pójścia w zupełnie inną stronę niż nasza wypielęgnowana strona zawodowa. No ale dobrze, to są warunki, które zostają stworzone, aby coś w przyszłości zmodyfikować, a nawet zburzyć, ale nie burzymy podczas nowiu. Ujawnia się prawda o sobie, o naszych relacjach, o grupach, w których jesteśmy. To też może być zaskoczenie. Także przyglądamy się temu wszystkiemu.
uwalniają się złe kontakty, to znaczy odchodzą. Po prostu to jest fajne, że nie musimy nic tutaj robić, bardzo mocno ingerować, tylko te kontakty fatalne, one odchodzą. Pozwólcie sobie na odczuwanie, ale nie wyciszajcie się, to nie jest znów na wyciszenie, naprawdę, ani dziewiąty dom, ani ascendent nie jest na wyciszenie, ani lew, no tym bardziej. Także powiedzcie sami do siebie i same do siebie, co wam jest bardzo nie w smak i zatrzymajcie się przy tej myśli. No to taki nów, to co dla baranów on oznacza, czyli dla osób z poznaku barana. Powiem tak, krótko, posługując się hasłami filmowymi, niech moc będzie z wami, z baranami. I rzeczywiście nów we lwie, zwróćcie na to uwagę, przynosi wam olbrzymie poczucie własnej wartości, mocy działania i tego, w jaki sposób sprawnie i sprawczo wpływacie na innych. To jest fajny nów. Może to i dla was będzie też w pewnym momencie zaskoczeniem, ale ten nów jest przebudzeniem wewnętrznym, czyli czujecie, że wewnętrznie tutaj bardzo fajnie wszystko funkcjonuje, bardzo fajnie wszystko konweniuje z tym, co jest na zewnątrz i w związku z tym dobrze się bawicie, słuchajcie, podczas tego nowiu, a z zębem przystępujecie do realizacji każdego pomysłu, każdego projektu, bo lepiej się czujecie, lepiej wczuwacie się w siebie, nie potrzebujecie tak zwanego zachodu, żeby odkryć to, co jest waszą intencją. To jest nów służący do rozbiegania się. Niektórzy zechcą zarobkować gdzieś w świecie i podczas tego nowiu może do was przyjść informacja od innych, która pokaże wam właśnie możliwości zarobkowania gdzie indziej, ewentualnie możliwości zdecydowanego poprawienia swoich finansów. Ważne jest owo przebudzenie, o którym powiedziałam. Czujecie synchronizację z energią, to jest fantastyczne, poczujcie to, postawcie się naprzeciw tej energii, bo wejdźcie w nią, poczujcie ją totalnie. Stawiacie oczywiście na siebie, bo nów pokazuje wasze mocne duchowe wnętrze. To jest też ciekawe. Nie powiem, czy to jest odkrycie, czy olśnienie, ale zwróćcie na to uwagę. Postępujcie zatem podczas tego nowiu zgodnie ze wskazaniami wewnętrznymi, gdyż otwierają się okazje. Taki fajny macie nów. Ogólnie dążycie do komfortu i ten nów we lwie jest takim bardzo ważnym etapem, powiedziałabym kamieniem milowym, do tego, aby poprawić swoją kondycję, poprawić swoją witalność, poprawić swój byt, poprawić warunki swojego życia uczuciowego, życia miłosnego. I te obszary możecie jednocześnie podczas tego nowiu, oczywiście w okolicach również nowiu, załatwić, mówiąc trywialnie, czyli tam, gdzie nie macie problemu, wchodzicie i to realizujecie. Oprócz intuicji macie niebywałą sprawczość umysłową i sprawność umysłową, tak? Pomyślicie i od razu się dzieje. Możecie komuś doradzać i możecie też znaleźć wspaniałych doradców. Na przykład możecie znaleźć nowego doradcę finansowego, prawnika, który pokaże wam niesamowicie proste wyjście z sytuacji, w której spędzacie już trochę za dużo czasu. Macie dostęp do mądrości. To jest też fajny nów. Która to mądrość, które to oświecenie podczas nowiu doprowadzi was do celu, takiego uniwersalnego celu życiowego. Oprócz tego macie mądrość w postępowaniu z ludźmi. Też to wykorzystajcie. Te parę chwil, które pozwolą wam porozumiewać się z osobami, z którymi do tej pory ciężko szło, ciężko wam było. Możecie też reprezentować osoby, które są poszkodowane, które są zablokowane emocjonalnie. One się przed wami otworzą i w związku z tym nawiążecie ciekawe relacje. Zatem bardzo dobry nów dla was i wykorzystajcie go właśnie w tych wszystkich obszarach, w których tylko się da. Co u byków? Bykom trudno jest podjąć decyzję. Słuchajcie, i to właściwie no, nie dziwi, bo wszystko stoi w opozycji do byka, w kwadraturze do byka. Układ nowiu we lwie jest układem absolutnej kwadratury do waszego znaku. Zatem albo zmieniacie totalnie plany,
na przykład wakacyjne plany. Coś się wydarzy i nie możecie zrobić tak, jak planowaliście i planowałyście. I tutaj nie chodzi tylko o to, że ma się takie widzimisię, iż zmieniamy. Po prostu wyskoczy coś nagłego i w sensie takim jednostajnego działania nic nam się tutaj nie udaje. Konkretne sytuacje, które mogą się pojawić podczas nowiu, zmuszą Was do modyfikacji, czy nawet do wycofania się z pierwotnych planów. Oczywiście to nie jest żadna tragedia, ale nów we lwie jest takim momentem, kiedy cokolwiek by się nie działo, nie należy się poddawać panice, trzeba zachowywać zimną krew, bo tak to się właśnie może manifestować. Tak czy owak, słuchajcie, do Waszej dyspozycji jest cudowna intuicja, czyli jest wyśmienita, czyli to jest tak, nawet jeżeli macie jakiś plan i nic konkretnego się nie dzieje, ale czujecie, że coś tutaj idzie nie tak, to pójdźcie za tym. Odstawcie racjonalizację na bok, ale właśnie zaufajcie swojej intuicji, entuzjazmowi, czyli czemuś, co opowiada Wam wewnętrznie, że to jest ten projekt, któremu należy się poddać, natomiast ten projekt wyśniony, wymarzony, przemyślany można będzie odrzucić. Nów również, który w dużej mierze ukazuje potknięcia i błędy. Powiedzmy, wadliwe zamysły w jakimś planie, błędy konstrukcyjne, takie podstawowe. I może one Was w tym momencie rozłoszczą, będziecie źli na siebie. Sama sytuacja nowiu może się wydać trochę drwiną z Waszych starań, z Waszych działań, ale na dłuższą metę ta sytuacja będzie dla Was błogosławieństwem, bo wykrycie tych błędów ustrzeże Was przed dalszymi konsekwencjami. To będzie również koniec tworzenia pewnego rodzaju błędnego koła, czyli wycofujecie się, czy też przerywacie to ogniwo i wychodzicie z tego. Przestajecie się angażować w sytuację bez wyjścia. Nie wiem, to nie jest coś takiego, że przeglądacie nagle na oczy, ale mówicie nie, to już nie ma sensu. To co istotne podczas nowym jest kwadratura. Uważajcie zatem na swoje zdrowie. Wasz system nerwowy jest na skraju wyczerpania. I tutaj mieliście niedawno Marsa, który był we lwie, czyli no niestety kwadratury do znaku byka dają się Wam we znaki. A zatem zamiast szamotać się w sytuacjach bez wyjścia, albo tworzyć kolejne sytuacje bez wyjścia, zamiast podejmować próby realizacji czegoś, co i tak nie ma sensu, i jest nie do przeskoczenia w tym momencie, idźcie na odpoczynek. Udajcie się tam, gdzie się zrelaksujecie. Idźcie do zaufanego lekarza, zaufanej terapeutki. Poddajcie się radom mądrzejszych. Odpuśćcie sobie tym razem. Także ten nów nie daje Wam możliwości takich, do jakich przywykliście. Daje Wam za to możliwości regeneracji, z tego skorzystajcie. Co u bliźniąt? Powiem tak, bliźniętom przydadzą się stare znajomości, słuchajcie, te węzły księżycowe i oczywiście oś ascendent, descendent, no jest istotna. W związku z tym odżyją związki i spotkania z ludźmi niegdyś bliskimi, czyli spotkacie się po latach i voilà, to jest sedno danej sytuacji, czy też może się okazać, że sedno spotkań ostatnich paru miesięcy. Lilith w bliźniętach, a jakże, uruchamia wyciszone do tej pory pragnienie, tak jakbyście, powiedzmy, przykręcili sobie ten głośnik z takimi pragnieniami, powiecie, ach nie tym razem, a tutaj, proszę bardzo, pojawiają się one. No i czego pragną ludzie w pierwszej kolejności? Możemy sobie opowiadać różne rzeczy, ale w pierwszej kolejności ludzie pragną miłości. Zatem pojawi się miłość stara, która nie zardzewiała, która ma się całkiem dobrze. Pojawi się uczucie z przeznaczenia, jest Lilith, mamy węzły księżycowe, trudno sobie życzyć czegoś więcej. Przede wszystkim otwieracie się na uczucie nieszablonowe, szalone. W związku z tym rzućcie na bok sprawy zawodowe, biznesowe. Nie po to jest taki fajny nóż, żeby trudzić się gdzieś tam w biznesie. W głowie, w sercu zapłonie Wam namiętność i to jest czas ogromnego zaangażowania. Otwiera się coś przed Wami, uruchamia się coś w Was, czego nawet same nie znacie i idziecie za tym.
dzikość serca, o, na przykład można swojego odkryć. Koniec z wycofywaniem się, ze strachem, który czasem paraliżuje. Nie ma czegoś takiego, wchodzicie po prostu w relacje i wszystko płynie. Do przodu warto szukać nowych dróg do miłości, nowych dróg do samych siebie czasem. Mniejszej ilości schematów w życiu uczuciowym. Jeśli nie wchodzicie w relacje, to możecie mieć do czynienia z znalezieniem podczas nowiu swojego niesamowitego potencjału, jakiejś koncepcji, jakiegoś tematu, który uruchomi niekonwencjonalny pomysł na siebie, który gdzieś tam was dawno drzemał, który otworzy drogę do swojego własnego samorozwoju. Także fajny układ. Czasem spotyka się osoby, która jest mentorką, która jest mentorem, dzięki której zmienia się tok myślenia, uelastycznia również was, nas ta osoba emocjonalnie. Także warto zwrócić uwagę, z kim jesteśmy. Piękny nów, mniej abstrakcji, więcej odczuwania. Środek ciężkości podczas tego nowiu przesuwa się tutaj bardzo wyraźnie, no właśnie, na uczucia. Można będzie potem dzielić czas na ten przed nowiem i po, jako dopełniający osobowość. Kończy się dla was trudny etap, zaczyna się proces spełniania nadziei, spełniania marzeń. Co u raków? Powiem tak, nów we lwie, słońce w raku, wasze oczywiście, to co miało być przez was ocenione, już oceniliście. To co miało być niejakim podsumowaniem dotychczasowym, to już to zrobiliście. Kalkulowaliście właściwie rzeczywistość, tym razem oglądacie przez pryzmat własnej realności, własnej trzeźwości i rozsądku. I nów we lwie, w związku z powyższym, pozwoli też pożegnać się wam ze starymi urazami, z tym, co czasem jeszcze drzemie w człowieku. A możecie nawet na krótką chwilę podczas tego nowiu powrócić do starych, trudnych epizodów albo spotkać się z osobą, która owe epizody reprezentuje, by je natychmiast wyjaśnić i ostatecznie zamknąć. Zapytacie, no dobra, no to na co mi ten nów? Na miłość. Pewnie, że tak. Niezależnie od tego, ile macie lat i na jakim etapie swojego rozwoju jesteście, teraz, w tym momencie jesteście gotowi i gotowe na dojrzały związek. Przyjdzie do was dojrzały związek. Wiecie, czego potrzebujecie, wiecie, kogo potrzebujecie i spotykacie go, ją na swojej drodze. Już bez naiwności, słuchajcie, to jest piękny układ tego nowiu. Za to z sercem pełnym odwagi do podejmowania miłosnych wyzwań. Jesteście takim okazem emocjonalności podczas tego nowiu. Czujecie, jak wszystko was skłania ku temu, aby spróbować i posmakować czegoś fantastycznego. To jest szansa na nową miłość. Jeżeli nie miłość, to przyjaźń i koleżeństwo, ale takie naprawdę znaczące do grobowej deski. Wielkim błogosławieństwem nowiu jest wybaczenie. Dla was oczywiście. Wam się wybacza i wy też wybaczacie. To jest piękne, piękne, równoważące nów. Właśnie dlatego między innymi czujecie, iż macie czas, który oferuje wam przeżycie czegoś niezwykłego, niebywałego. W relacjach oczywiście. Zatem szkoda go marnować na cokolwiek innego. Czujecie swoją gotowość i otwartość. Nawet osoby, które się uczą w tym momencie, przebywają na jakichś kursach, na warsztatach, na szkoleniach, mogą w takiej właśnie scenerii spotkać kogoś, kto nigdy was nie będzie oceniał, tylko was będzie kochał. Tak? Piękna perspektywa. Zatem działajcie, szukajcie nowej miłości, nowych pasji, nowych sytuacji. To jest taka droga ku nowemu i podczas tej drogi ku nowemu wydarzy wam się najlepsza historia miłosna. Co u lwów? Trochę dziwny jest ten nów dla lwów. No, ale mi się fajnie zrymowało. Bo oczywiście nów dla lwów jest początkiem, absolutnym takim rozpoczynaniem na nowo wielu sekwencji.
Nowe Lwie, ale proponowałabym się tym razem skupić na kwadraturze do Urana i tutaj przy okazji Waszego znaku, swojego również, przywołam opozycję Saturna. Wprawdzie już nie jest tak intensywna, ale jednak. Czyli dla Lwów jest półkrzyż na niebie. To jest trudny proces odrzucania przeszłości. Jakby na to nie spojrzeć, wszystkie Lwy odrzucają bardzo wiele sekwencji swojej przeszłości. Po pierwsze, pozbywacie się poczucia winy, takiego konstruktu, który Wam towarzyszy bardzo często, ale o nim się nie mówi. Lew niby czegoś takiego nie ma. Otóż nieprawda. I pozbywacie się tego teraz. Zwłaszcza wtedy, kiedy macie do czynienia z osobami, które są starsze i czujecie ilość powinności, że powinniście to czy tamto robić w związku z nimi. Oczywiście należy im się szacunek, natomiast już nadstawianie za nich gardła, karku, czy też drapanie pazurami innych w ich imieniu już nie ma sensu i od tego odchodzicie. Stoicie na rozdrożu, bo ich zachowanie może spowodować tych osób owo rozdroże. I pozwolicie sobie po raz pierwszy od dłuższego czasu na zdecydowane weto wobec tych osób. Może to być trudne, trochę rozdzierające, ale tak się czasem dzieje. Bardzo ważne jest, abyście nie zaczęli tego spektaklu, tak? Powtarzalną częścią, czyli też stałym elementem rozgrywki. Odmówiłem starszemu, odmówiłam starszemu, ojcu, matce, babce, ciotce, wujowi. Zaczynam to roztrząsać. Czuję się winny, winna, przepraszam. Zasypuję temat, zadeptuję tę glebę i udaję, że nic się nie stało. Nie o to chodzi. Myślę sobie, że właśnie Uran tąże kwadraturą uratuje Was przed takim zachowaniem. Tym razem szarpniecie się dosyć mocno do przodu i powiecie nie. Bo równie dosyć, że jest nowiem urodzinowym, miała większość Was urodzin, albo będzie miała, albo właśnie ma, czyli powstają istotne plany tu i teraz, to dodatkowo Uran wymusi zmianę postawy. Dojdzie do wniosku, że dłużej tak już być nie może. Pozwoli, pokaże Wam nowe rozwiązania i nowe Wasze predyspozycje, ale warunkiem będzie zmiana, odcięcie się od tego poczucia winy, tego poczucia takiej błędnej lojalności. Cokolwiek teraz sobie wymyślicie, koniecznie natychmiast realizujcie, natychmiast. Idźcie z tym szeroko, jak najdalej potraficie. Pamiętacie, Nów jest w dziewiątym domu, czyli Wasz znak jest również w dziewiątym domu. Bierzcie pod uwagę swoje osobiste dobro, swoje, nie tych starszych, nie tych autorytetów. To jest taki układ Waszej osobistej drogi. Saturn jest panem przeznaczenia. I on tutaj robi opozycję i świeci Wam trochę latarką i mówi, no dobra, to możecie tędy iść, ale trzeba się troszeczkę pozbierać. Trzeba sobie odpuścić. Także Saturn no, pokazuje w sposób może i niezbyt delikatny. Sam delikatny nie jest. Ale pokazuje, że należy zawrócić z drogi, która Was bardzo mocno ogranicza. Zatem fantastyczny Nów na robienie wszystkiego po swojemu. To ten Nów Was doprowadzi do mistrzostwa. Tych oczywiście, które będą miały na to ochotę. Jak ktoś nie ma ochoty, nic nie robi. To nic się nie stanie, samoistnie. Pozwoli Wam uzyskać uznanie. Zatem odrzućcie poczucie winy i zaufajcie zmianom. Co u panien? U pani to jest taka sytuacja, że propozycje, które przychodzą wraz z nowiem, nie dotyczą starych doświadczeń. Stare przekonania upadły, stare doświadczenia upadły, wzorce również. A zatem tylko to, co nowe, ma szansę się rozwinąć. Pamiętajcie, tylko to, co nowe, ma szansę się rozwinąć. Nów na silną transformację postawy, tej postawy, która towarzyszy Wam od dawna i zmieniacie ją. To jest... Na przykład mam pomysł od dawna na ucieczkę stąd. Zastanówmy się. Może akurat nie o to chodzi. Może to nie jest kwestia miejsca, tylko właśnie mojej postawy. To jest takie przemyślenie. Macie czas tuż przed urodzinami, zatem warto przeanalizować dotychczasowe osiągnięcia. Co się udało, a co nie. Zamykać to, co niezniszczone. Układać plany na nowe w oparciu o nowe wzorce, ale nowe wzorce wewnętrzne, to jest Nów, a nie
to, co jest inspirujące pozornie tylko na zewnątrz. Uważajcie również na własne przewrażliwienie, na własną nadwrażliwość, która dotyczy przeszłości. Macie tę przeszłość troszeczkę w takim zniekształconym zwierciadle. Nów pokazuje, że jesteście nową osobą, jesteście nowymi osobami. Poważnie zatem traktujcie te plany z daleka. Plany, które przychodzą gdzieś z dala, ludzi, którzy też stamtąd pochodzą, oni coś ciekawego mogą Wam pokazać, powiedzieć. Podróżujcie, wyjeżdżajcie, realizujcie swoje marzenia. Nawet gdy trzeba będzie za tymi marzeniami wyjechać na koniec świata, zróbcie to. To jest znów uwalniający przeszłość, pokazujący też Wasze słabe punkty, słuchajcie. A jednym z nich jest przewrażliwienie, takie nadmierne przykręcanie sobie śrubki i czasem też zrzucanie czegoś takiego, że piekło to inni. Uważajcie na to. To jest słabsza energetyka tego nowiu. Dla Was łatwo się obrażacie, odbieracie osoby bliskie jako osoby, które działają na Waszą niekorzyść. To może być złudne, zatem temu się przyjrzyjcie uważnie. Uważajcie, bo owo przewrażliwienie nie świadczy o dobrej intuicji, tylko o błędnej ocenie. W tym momencie tak. Wycofujcie się z każdej sytuacji, która prowokuje kłótnie. Tym razem, słuchajcie, bez operacji na otwartym sercu nie ma sensu. Uwolnijcie swój ból bez atakowania innych. Oceńcie tak rzetelnie rzeczywiście, co jest dobre, a co jest złe i zobaczycie również przeszłość w innym świetle. Sprawy osobiste odstawcie na bok. Nastawcie ucho na nowe propozycje spółek, współpracy, kontraktów, bo one są bardzo rozwojowe. No to jest taka kolejność. Od barana poprzez byka bliźnięta, teraz mamy wagę. No i z wagami jest tak, że co myślicie sobie, czyli co myślę, będąc założoną wagą, to się dzieje. Przede wszystkim sprawy zawodowe. Słuchajcie, to jest to clue. Zupełny zwrot. Może być totalna przemiana. A przemiana również kojarzy się z odwrotem od myślenia negatywnego, też tak bywa. Myślenia o tym, aby bezustannie toczyć potyczki. To nie jest tak, że wagi są zrównoważone. Zobaczcie, ile osób, przywódców państw ma słońce właśnie w tym znaku. Dzięki niezwykłym spotkaniom podczas tego nowiu i kontaktom poznajecie swoje dobre strony. Macie takie ładne odnoszenie się innych do samych siebie. Owe dobre strony zostają Wam jeszcze dobitniej uświadomione i zostają dobitnie podkreślane. Czasem jest tak, że niby przypadek, coś się dzieje przypadkowo i Wy mówicie, o, czekałam na takie słowa bardzo, bardzo długo. Nów, który pozwala na realizację swoich pomysłów, tak dowolniutko, po prostu myślicie i macie. Przyjrzyjcie się bardzo uważnie mądrym kobietom w Waszym otoczeniu. Tutaj kobiety są istotne. Będą Was otaczały podczas nowiu. Tym wszystkim, do których żywicie szacunek. One przyjdą ze wsparciem. Jedna z takich kobiet może Was otoczyć opieką. Zaproteguje Was w kręgach mało do tej pory dostępnych. To jest też fajny jakby klimat tej sytuacji. Nów, kiedy przekraczacie próg, tak, ubrane się stoi i się puka odważnie, a za progiem czai się, albo jest spełnienie i ciekawa oferta, trzeba się nią otworzyć. Wszystko to, co dotyczy dobrobytu, dostatku, dotyczy tego wszystkiego, co podkreśla Wasz spokój wewnętrzny i bezpieczeństwo, dostajecie teraz bez walki. Czyli to jest takie nietuzinkowe. To jest taka oferta jednorazowa. Pamiętajcie o tym. Wielu powtórek tutaj nie będzie. Owa oferta i owo działanie podjęte w okolicach Nowi pozwoli Wam zabłysnąć nie tylko na salonach, ale szerzej. Nów, który oferuje Wam nowy start. Do wszystkiego tego, w czym jesteście już od dawna utwierdzone wewnętrznie, przekonujecie się albo samą siebie, że tak jest dobrze i teraz znów Wam daje możliwości.
nowej drogi i to drogi właściwej. Zatem jeżeli nosicie w sobie pragnienie dorobienia się czegoś, to nów, niby zupełnie przypadkowo, słuchajcie, a wiecie, co o tych przypadkach myślimy wszyscy, otwiera przed Wami taką właśnie perspektywę. Bez wahania wchodźcie zatem w nowe układy zawodowe, w nowe kręgi międzyludzkie. Mogą być to ludzie zaskakujący, oni się inaczej zachowują, reprezentują sobą coś nietuzinkowego, ale oni się właśnie przyczyniają do i przyczynią się do Waszego triumfu już niebawem. Co u skorpionów? Może powiem tak, jeżeli chodzi o znak skorpiona, to też jest kwadratura, więc raczej trudno. Pamiętajcie, że wszyscy mogą mieć jakieś pomysły, przedstawiać różnorodne inicjatywy, wyrażać zdania. Pozwólcie tym wszystkim na to, aby to robili, aby się wyrażali. Waszym atutem na ten nów jest brak działania, brak jednoznacznego opowiadania się. Uważajcie, to jest nów lwie. To nie jest dobry punkt odniesienia do czegokolwiek, do rzeczywistości jakiejkolwiek. Z tym pozwólcie, by rzeka sobie płynęła dalej swoim własnym nurtem. Nie zawracajcie kijem Wisły, bo to nie ma sensu. A wszystko, nad czym powinniście się teraz zastanowić, polega na odpuszczeniu, na luzowaniu sobie. A nawet czasem trzeba machnąć ręką na jakieś zabiegi, czasem rozpaczliwe innych osób. Przyjrzyjcie się temu, co jest Wam bardzo nie w smak podczas tego nowiu. Takiej nadmiernej ingerencji innych w siebie i róbcie z tym porządek. Może nie od razu, ale za jakiś czas na pewno. Uwalniajcie siebie też od nadmiernych obowiązków, od nadmiernego eksploatowania siebie. To nie chodzi tylko o pracę. Pamiętajcie o tym. To nie jest tylko kwestia pracy. Nów nie jest czasem decyzyjnym. Podejmuje się kiepskie decyzje podczas nowiu. Irytujące w dłuższej perspektywie decyzje. Jeżeli macie cokolwiek robić, to korzystać w tym momencie z plonów swojej pracy, z efektu swojej pracy i odpoczywać. Delektować, relaksować. Nów może również u niektórych z Was poruszyć kwestie zdrowotne. Jedni z Was na przykład mogli się opiekować ludźmi słabszymi, chorymi, starszymi. Czas czy nadal należy bezwzględnie eksploatować siebie, czy też zwrócić się do kogoś o pomoc, o wsparcie. Jeżeli czujecie się gorzej, jesteście słabi, bezwzględnie należy się udać do specjalistki, czy też specjalisty, zdrowie jest na pierwszym miejscu. Tym bardziej, że to jest kwadratura, zawsze tutaj może się coś nieciekawego zadziać. To jest czas uwalniania się od wszelkiego rodzaju nadmiarowości w życiu. Jest za dużo i się uwalniamy. Nawet jeżeli coś wygląda fantastycznie. Może Was trochę tempo działań też pohamować. I mówicie, to nie jest mój klimat, to nie są moje reakcje. Także zauważcie te reakcje. Natomiast nie generujcie nowych obowiązków. Uważajcie również na to, aby wychodząc z jednych zobowiązań, nie wchodzić w drugie. Taką możecie mieć pokusę, taki czuć w sobie impuls. Nie jest dobry. To nie są fajne impulsy dla Was. One są wbrew Waszej żywotności, witalności. Czasem, uwalniając się od jednych osób, które dominują, wchodzicie w krąg innych osób dominujących. Na to też zwróćcie uwagę, żeby nie popadać w taką dominację innych nad sobą. Nowe jak stare, zatem uważajcie na to, by nie przerwać procesu zdrowienia, czy to fizycznego, czy emocjonalnego, kolejnym trudnym zaangażowaniem się, czy też trudną ideą dla siebie, której nie do końca rozumiecie, ale jakoś tak wyszło i uważacie, że jest warto. Podczas nowiu niekoniecznie. Co u strzelców? No cóż, bez skrępowania proszę, kochane osoby z poznaku strzelca. A przed Wami oto jest menu, karta dań i zamawiacie sobie do wyboru i do koloru to, co kto lubi. Kluczowe i węzłowe są węzły księżycowe i fakt, że ascendent nowiu jest w znaku strzelca. No, jest primo absolutne tego nowiu. Po pierwsze, budujecie stałe i trwałe relacje. To jest układ węzłów na osi ascendent-descendent dla Was. Znajdujecie kogoś na dłużej. Deklarujecie się. Wchodzicie w relacje, które Was uszczęśliwiają absolutnie. To jest niesamowite.
Dzięki podróży, którą być może podejmiecie w okolicach Nowiu, wzbogacacie się, czyli budujecie sobie prosperity. Zatem macie podwoje sercowe, podwoje zawodowe. Wszystko idzie jednocześnie. Nów, który też może być związany z odkryciem nowego miejsca dla siebie. Nowa osoba, nowe miejsce. Słuchajcie, może się trzeba będzie przeprowadzić gdzieś, aby być szczęśliwą i szczęśliwym. Pamiętajcie, że niczego się nie boicie w tym czasie i niczego nie tracicie, wprowadzając zmiany. Bardzo gruntowne, takie węzłowe, tam są przecież węzły. Pokazujecie swoje znaczenie, jesteście zauważeni, zauważone, zaznaczacie siebie, jesteście odbierani zgodnie z tym, co o sobie w tym momencie myślicie. Pamiętajcie o tym menu, co wybieracie, wybieram to i macie, i co dostajecie po prostu. Tak się dzieje. Nawet opłaca się iść wbrew, płynąc trochę w pław, bo układ też służy takiemu lekkiemu przewartościowaniu. To, co mogło być do tej pory, powiedzmy, jedną słuszną drogą, powiecie, a właściwie, a dlaczego? A może coś innego jest słusznego? Przeciwstawiacie się w związku z tym konwenansom. Nie ma konwenansów podczas tego nowiu. Może być tak, że wchodzicie w nieco dziwny związek, walczycie o swoje prawa lub prawa innych i każda sytuacja, którą jesteście zamieszani, zamieszane, kończy się powodzeniem oczywiście. Dla Was nów z Uranem i Jowiszem tworzy inny ład, tworzy nową harmonię. Niekoniecznie musi to być wszystko od razu jasne i stabilne, ale czujecie, że tworzy się coś wielkiego. W tym momencie możecie też proponować owe nowości innym i te nowości też zostaną z aplauzem przyjęte. Nawet rzeczy, o których ktoś długo nie chciał słyszeć, teraz je przyjmuje. Inni wiedzą i czują, że wiecie i widzicie lepiej, dalej. Zatem to Wy wychodzicie na czoło, to Wy kreujecie sytuacje, które w przyszłości będą okazją dla innych. I to Wy jesteście osobami, które są dalekozwrotne w tym momencie. To jest też charakterystyka tygodniowego dla Was, więc wszystko, czego potrzebujecie, to tylko wybór, akces z Waszej strony. Co u koziorożców? Do życia wszystkich koziorożców zdecydowanie wkracza jeszcze większa harmonia. Czyli akurat koziorożce są fajnie zsynchronizowane z nowiem. Żyjecie w zgodzie ze sobą, z przekazami rodzinnymi, plemiennymi, że się tak wyrażę, i to one są myślą przewodnią nowiu we lwie. Nów pokażę Wam dobitnie, że jesteście częścią większej całości. Tak się czujecie. Ciepło, familiarnie, przyjemnie. Jesteście akceptowani przez wszystkich, a wszystko, co sobie myślicie i zakładacie, będzie się łatwo rozwijać. Naprawdę fajny nów dla Was. Dzięki temu, że innych akceptujecie, że inni Was akceptują, to jest taka symbioza idealna. Macie zaufanie do innych. Inni Was też tym zaufaniem otaczają. Jeszcze macie kolejną cechę, którą chciałabym uwypuklić w tym momencie. Podczas gdy inni walczą, stają się agresywni, Wy dzięki stabilizacji wewnętrznej, dzięki takiemu wglądowi wewnętrznemu, jesteście w stanie zrealizować każdy, nawet najbardziej ambitny plan bez walki. Bez wchodzenia, powiedzmy, na ring. Nie ma żadnego ringu. Jest wszystko świetnym konstruktem, porozumiewamy się na zasadzie koła, wszyscy jesteśmy równi. Kwestia najważniejsza jeszcze, motyw miłości. To tak się dzieje, że dla Was to jest czas zakochania. Może być to dla Was czas zakochania. Na Waszej drodze, podczas nowiu, lub ogólnie wtedy, gdy na niebie Słońce we lwie, a Wenus w pannie, słuchajcie, stanie z kimś, pojawi się ktoś, z kim zechcecie pozostać na długo. Poznacie kogoś, przy kim odpoczywacie. Słuchajcie, to jest niemożliwe, nie? Koziorożec, który odpoczywa. A jednak to się stanie. Stąd pomysły na stabilizację u takiego właśnie boku czyjegoś. To również sygnał tego, że spółki biznesowe, słuchajcie, to się łączy, to jest Wenus, łączy się, że spółki biznesowe zawarte w tym czasie będą po prostu stabilne, korzystne, lojalne. Spokój, pragmatyka i wyważenie to Wasze atuty na ten nów. Działajcie, to jest taka moja sugestia delikatna, według wewnętrznego planu.
Jesteście gotowi służyć radą i pomocą tym, którzy o to poproszą. Robicie to doskonale i wyśmienicie, także też dzięki temu brylujecie, pokazujecie swoje atuty. Osiągacie sukces dzięki ukierunkowaniu i dzięki dyscyplinie. Również dzięki umiejętnemu doborowi osób i taki, powiedzmy, wewnętrzny impuls będzie Wam towarzyszył, z kim można, z kim nie można. Zauważacie oczywiście, jak ważne są dla Was osoby, które podczas nowiu się pojawią. Osoby podczas nowiu, które spotkacie, z którymi będziecie rozmawiać, jest trafny wybór. Czy to na wybór partnera, partnerki osobistej, czy na wybór partnerów biznesowych. Jak najbardziej. A co w znaku wodnika? Ktoś Was bardzo kocha, słuchajcie. Wodniki. I to jest znów bezpośrednich relacji emocjonalnych. Niekoniecznie kochacie, niekoniecznie lubicie, ale pora nadeszła na to. Ktoś o Was zabiega, czasem może to już trwać od bardzo dawna. To są takie, powiedzmy, zabiegi, przedbiegi, taka gra, która się toczy, bez której chyba żyć nie umiecie. No i to jest znów, kiedy zauważacie gesty, słowa, maile, telefony, spojrzenia, istotny dla Was znówek, jakby odradzający. W okresie nowiu, w okresie w ogóle Słońca we Lwie, ta osoba może powrócić. Możecie Wy powrócić myślami do swoich zabiegów, także to działa na dwie strony. To jest coś nietuzinkowe, niezwykłe, ciągnie Was do tej osoby. Zatem teraz, kiedy jeśli nie teraz, właśnie teraz, to jest czas deklaracji, propozycji, opowiedzenia się, otwarcia się. Możecie się spotkać po latach, ja to mówię w kontekście naszych węzłów księżycowych, które są takie istotne. A podróżując w znane sobie strony, w znane miejsca, w miejsca, z których pochodzicie, albo w których się kiedyś spotkaliście, Wasze drogi znów się schodzą po latach. To jest genialne podczas nowiu i Słońca we Lwie. Nów powrotów. Minęło już pół roku mniej więcej od Waszych urodzin, więc do czego chcecie wrócić? Tak? Przyglądacie się decyzjom właśnie półrocznym, 6 miesięcy i czego w nich brakuje? Więc idźcie za tym tematem, za tym klimatem. Powracacie też do tematów, które Was niegdyś inspirowały. Ale już nie tylko myślą powracacie. Teraz jesteście gotowe i gotowi działać. Również dokonać inwestycji, aby te pomysły się wykrystalizowały, aby ten potencjał rozwinąć. W kontekście spotkania po latach to jest również osoba, która się fascynuje czymś podobnym. Możecie rozwinąć wspólnie niezwykły projekt. Słuchajcie, to jest bardzo fajnie zsynchronizowane. Życie uczuciowe z życiem tutaj zawodowym, ale z niezwykłością tego wszystkiego. Jowisz powrócił do Waszego znaku. To jest też sygnał na to, że możecie rozwinąć znowu projekty, które przyniosą Wam dochody. Zatem intensyfikujcie wszystko to, co jest dla Was rozwojowe. To jest czas, kiedy czujecie się ze sobą dobrze i z kimś dobrze. Ten nów to podkreśla. Chcecie iść do ludzi, nie wahajcie się zatem. Podróżować, mailować, telefonować, deklarować się po prostu. Mówić, co Wam na sercu leży. Macie nów, który pozwala na właściwe odczytywanie wydarzeń. Bez fatalizmu, słuchajcie, bez lęku. Bez czegoś takiego, że nie zasługuje na tę miłość, albo że nie czas, może kiedyś, potem, a może jednak przeszło mi to koło nosa. Otóż nie przeszło. I to macie ostatni dzwonek właśnie na to. To jest taki nów, kiedy możecie wejść w przekonanie, że ta miłość albo ta idea warta jest mszy. I tego Wam życzę. Co uryb? Niektórym osobom z poznaku ryb może się wydawać, że są we władzy okoliczności, których absolutnie nie można zmienić. I nów we lwie, słuchajcie, może z was wyciskać siódmy poty, tak? Już ma ten lew w stosunku do ryb. Będziecie przemęczone, usiłując wyzwolić się z czegoś, co wcale nie jest dla Was nieprzyjazne. I tu jest ten powiedzmy, nie do końca precyzyjny ogląd. Nów w ogniu, w znaku ognia wywołuje u Was nadmierną emocjonalność, słuchajcie, nadmierną ekscytację. Dosłownie, ktoś się może czasem zapienić ze złości, ale ostrożnie z tym. To jest taki moment, kiedy Wy nie jesteście przygotowane na różnego rodzaju uwagi.
czy też nie jesteście przygotowany na osobowość, która stanie na waszej drodze, może się taka osoba pojawić. I warto jest posłuchać tego, co ona mówi. Oczywiście może się zdarzyć, że rozpowszechnia taka osoba nieprawdziwe informacje, bazując na waszych sygnałach, które też błędnie odczytała. Sytuacja znowu do wyjaśnienia. Nie postępujcie pochopnie, chociaż oczywiście energia lwa dla was tutaj wyjątkowo może być parząca. Zatem weryfikujcie informacje, pomagajcie innym te informacje weryfikować. Patrzcie też przez palce na osoby, które będą zapalczywe. Nie poddawajcie się owej zapalczywości, nie tym razem. Jeśli z kolei ktoś wam będzie chciał ukierunkować, w pierwszej kolejności możecie powiedzieć, że nie, to jest takie przeciwne wam i nie widzę to zgody. Natomiast na dłuższą metę to może być coś istotnego. Nie jest to nudne sprawy zawodowe, od razu wam mówię. Zamiast nich otwórzcie się na większą bliskość, na coś przeżywanego w sposób taki płomienny ponownie. Słuchajcie, to jest tak, że spotykacie, możecie kogoś spotkać po raz 3, 4, 5, 6. I to jest coś, kto był koło was zawsze i będzie ostatecznie. Także lepiej się oddajcie sercu podczas tego nowy tylko i wyłącznie, ale temu sercu w sensie pozytywnym, w sensie takiego przyjaznego dystansu do siebie, przyjaźni do siebie i do innych i wtedy wygracie ten nów dla siebie. Thank you.